Ogólnopolski Festiwal Innowacji już po raz drugi jest organizowany w podkrakowskich Słomnikach. Panie burmistrzu, organizacja takiego festiwalu to i prestiż, ale i wyzwanie. Co ciekawego dzisiaj zobaczymy? Oczywiście dla Słomnik to ogromny prestiż uczestniczyć w Małopolskim Festiwalu Innowacji. Zawsze ten festiwal opieramy na promocji naszych obiektów pasywnych. Natomiast dzisiaj chcemy też pokazać mieszkańcom urządzenia, które mogliby wykorzystać po to, żeby swoje czasami stare budynki doprowadzić do stanu budynku energooszczędnego, a może nawet pasywnego, a przede wszystkim takiego, który nie zanieczyszcza powietrza. Tutaj pod naszym namiotem Urzędu Miejskiego mogą Państwo zobaczyć i porozmawiać z naszym ekodoradcą. Mogą się Państwo dowiedzieć, jakie w tym momencie trwają programy dofinansowania do wymiany kotłów i montażu odnawialnych źródeł energii. Właśnie teraz prowadzimy taki nabór na montaż odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy z krakowskim alarmem smogowym, montujemy tutaj pyłomierze na terenie gminy Słomniki. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ dzieci na co dzień w szkole mogą sobie analizować wyniki jakości powietrza. To jest bardzo dobry efekt edukacyjny. Te wszystkie działania pozwolą nam osiągnąć efekt w postaci poprawy jakości powietrza w naszym województwie. W Słomnikach powstała pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa i drugie przedszkole. Jak to się zaczęło? Oprócz hali sportowej przedszkola mamy jeszcze salę gimnastyczną i budujemy w tej chwili ośrodek zdrowia. A wszystko zaczęło się 10 lat temu od uruchomienia współpracy z pracownikami naukowymi Politechniki Krakowskiej. Zdecydowaliśmy się zainwestować i rozpocząć budowę obiektów komunalnych w tej nowoczesnej technologii, wiedząc, że to przyniesie nam korzyści i to korzyści bardzo, bardzo różne, od finansowych, poprzez ekologiczne, poprzez czyste powietrze. Innowacje, które są zaproponowane w naszej gminie, to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ wielokrotnie zdarzyło mi się korzystać z hali sportowej, która jest wybudowana w naszej gminie, no i niewątpliwie jest ewenementem na skalę Polski. Trenowałam wushu, czyli chińskie sztuki walki, i pamiętam, jak one zajęcia rozpoczynały się w gminie Słomniki. Była to malutka sala w gminnym centrum kultury. No i po paru latach w końcu doczekaliśmy się takiej pięknej hali i można było mieć możliwość organizacji na przykład zawodów sportowych w tej hali. Wushu jest to w Polsce sport dosyć niszowy. Ogólnie jest to chińska sztuka walki, inaczej też nazywana kung fu, która jest jedną z pierwszych sztuk walki, jakie w ogóle powstały. Jest nazywana matką sztuk walk. Jest przede wszystkim sportem, który chcemy wypromować ze względu na to, ile dobrego potrafi wnieść w życie ludzi, którzy ćwiczą, młodszych czy starszych. Głównie skupiamy się na pracy ciała, elastyczności, sile, skupieniu i koordynacji ruchowej, więc wszystko, co tak naprawdę młodemu dziecku by się przydało, żeby się dobrze rozwijać, jak i osobom starszym, które by po prostu chciały poprawić komfort życia. Od początku szukaliśmy miejsca, gdzie po prostu będziemy mogli rozłożyć nasz dywan, ćwiczyć różne elementy akrobatyczne, jak i z bronią krótką i długą. Znaleźliśmy halę w Słomnikach, która tak naprawdę jest ogromna i dla sportu, w którym trzeba jednak używać sporo powietrza i głęboko oddychać, to dla zawodników jest naprawdę idealne miejsce, żeby się przygotować do zawodów. Współpraca z władzami gminy jest bardzo dobra, nie mamy problemów z organizacją żadnych zawodów. Futsal stał się moją miłością, więc moją miłość chciałem przenieść do Słomnik. Ponieważ jest tu piękna hala, nie była wykorzystywana w tym celu, więc zaktywizowałem społeczeństwo do pomocy i powstał futsal w Słomnikach. Zyskaliśmy pierwsze miejsce w Krakowie. Powstały dwa zespoły, męski futsal oraz kobiecy futsal. Obie drużyny są już w tej chwili występują w Ekstraklasie Ogólnopolskiej. Warunki są stworzone do tego, aby tutaj trenować, mamy sprzęt, mamy wszystko, na czym tak naprawdę nam zależy. Trenujemy trzy razy w tygodniu, choć teraz awansowaliśmy do Ekstraklasy, więc będzie to cztery razy w tygodniu, plus dochodzi nam mecz. Zagraliśmy dobry sezon tutaj, mój pierwszy rok w sumie jest. No i myślę, że w Ekstraklasie też dużo pogram. Mały Słomnik, nagle Słomniki wyrastają do rangi, że tak powiem, ogólnopolskiej, gdzie, że tak powiem, we wszystkich miastach już ich znają poprzez drużynę, poprzez klub, poprzez drużynę.
no to jest jakaś taka, że tak powiem, nobilitacja. Innowacyjność to chyba najlepsi ludzie, jacy są tutaj. Bardzo chętni są na jakieś innowacje, jakieś nowości, są bardzo ciekawi, chcą to wdrażać, to trzeba im przyznać. Uczestniczymy w programie LIFE, pokazujemy urządzenia, które można wykorzystać do modernizacji obiektów po to, żeby to powietrze było czyste, a więc piece ekologiczne spełniające certyfikaty ekoprojektu, a więc ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Na takich festiwalach dowiadujemy się o nowościach. Ja czuję ten ekologiczny duch tej imprezy, te piece są świetne. Można się dowiedzieć wszystko na temat domu, jak zbudować szybko, oszczędnie. Staramy się obalać mity i stereotypy, że budynek pasywny musi być dużo droższy od budynku tradycyjnego. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj przy materiałach naszych polskich, produkowanych regionalnie, tutaj w Małopolsce, także na Śląsku, cena budynku pasywnego jest bardzo zbliżona do budynku w technologiach tradycyjnych. Co nam to daje? Co zyskujemy? Jakie są korzyści z budowania i z użytkowania domu pasywnego? Przede wszystkim oczywiście ogromne oszczędności, jeżeli chodzi o energię do celów grzewczych, czyli rachunki obniżone o 80-90%. Drugi element, bardzo istotny, to element zdrowia. Budując budynek pasywny, szczelny powietrznie, my w 100% kontrolujemy jakość powietrza, jakim oddychamy w budynku. Poprzez całkowitą eliminację smogu, poprzez zdrowy mikroklimat, dzięki filtracji, dzięki materiałom odpowiednim, budowlanym, konstrukcyjnym, które gwarantują nam czyste, wolne od alergenów, pyłów powietrze i zdrowy mikroklimat oraz komfort termiczny przez cały rok. Strefa aktywności gospodarczej jest to obszar w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod inwestycje, które mają tworzyć nowe miejsca pracy, czyli gospodarcze. Myśmy założyli, że w ramach tego zrównoważonego rozwoju gminy będzie ściśle określone miejsce pod takie inwestycje, pod taką działalność, po to, żeby nie wprowadzać chaosu i nie mieszać funkcji mieszkalnych z działalnością produkcyjną czy z działalnością gospodarczą. Więc strefa aktywności gospodarczej jest to obszar około 50 hektarów, który pozwala tam lokować duże inwestycje o charakterze gospodarczym. Gmina Słomniki jest z pewnością innowacyjną gminą, która daje możliwość rozwoju takim przedsiębiorcom jak my. Chodzi tutaj nie tylko o kwestie dotyczące jakby, powiedziałabym, sprzyjaznemu środowisku dla przedsiębiorców, bo należy podkreślić, że gmina jest bardzo przyjazna przedsiębiorcom, ale także o dodatkowe, fantastyczne udogodnienia, takie jak węzły komunikacyjne. Znajdujemy się na terenie obiektu, który liczy 28 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Budynek ten zbudowany jest w 99% z materiałów nadających się do recyklingu. Także budowie tej infrastruktury towarzyszyła wysoka dbałość o środowisko naturalne. Dzięki wsparciu tak naprawdę gminy udało się tę inwestycję również zrealizować w tak rekordowo krótkim czasie, 16 miesięcy. Gdyby burmistrz nie był otwarty na innowacje i współpracę, to pewnie nie tak przychylnie patrzyłby na przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na terenie tej gminy i wydaje mi się, że jego otwartość i jakby taka otwarta głowa pokazała, że chce inwestować w najnowocześniejsze firmy i infrastrukturę, którą można się również pochwalić tak naprawdę na terenie naszej gminy. Dostał pan statuetkę Osobowość Roku 2016 w plebiscycie w kategorii samorząd i środowisko lokalne. Czy to jest wyzwanie dla pana, czy może już takie poczucie, że zrobiłem wszystko i mogę osiąść na laurach? Ja chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że w tym roku mija 10 lat od czasu, kiedy objąłem funkcję burmistrza gminy Słomniki, więc jest to okres pewnych podsumowań. I oczywiście z wielką radością przyjąłem statuetkę osobowości roku, aczkolwiek traktuję to w sposób dwojaki. Z jednej strony uznanie jakichś działań, które podjąłem w tym okresie, z drugiej strony oczywiście wyzwanie na przyszłość. Następne nowości Małopolskiego Festiwalu Innowacji dopiero za rok. Ale już dzisiaj w Słomnikach możemy się zapoznać z praktyczną wiedzą o eksploatacji i zarządzaniu budynkami pasywnymi, bo to właśnie tutaj takie innowacyjne budownictwo się zaczęło i od 10 lat z powodzeniem jest stosowane.